Korekta na rynku kryptowalut trwa w najlepsze i chociaż nie jest to może aż tak odczuwalne, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, tak jak sobie spojrzymy na niektóre z altcoinów, to widzimy, że krwawią one nadal mocno. Ondo takie na przykład spadło sobie już w perspektywie nie tak długiego czasu o 30%. Arbitrum, może sobie sprawdźmy też, spadło tak naprawdę w perspektywie 42%, tak od naszego ATH. W perspektywie samych paru tygodni spadło tam o też w sumie 40%. A Evo, Starknet i inne kryptowaluty, w które inwestujemy, również tutaj nie cieszą się zbyt dużym szczęściem. No i pytanie, które każdy inwestor, myślę, kryptowalut sobie teraz zadaje, to jest, co z moimi środkami i jakby co teraz w ogóle mam robić i jak to może wpłynąć na moją przyszłość jako inwestora krypto. Więc na te pytania, te i też inne, postaramy się w dzisiejszym filmiku sobie odpowiedzieć. Tutaj przygotowałem dla Was kilka nowych i myślę ciekawych wykresów i zaraz sobie wszystko przegadamy. Ja nazywam się Łukasz Michałek i na tym kanale skupiam się głównie na takim długoterminowym podejściu do rynku kryptowalut i Bitcoina. Jakby to jest, zależy mi głównie, żeby wykształcić w Was, jako w moich widzach, odbiorcach, taką jakby niehazardową umiejętność długoterminowego inwestowania i faktycznie w oparciu o niektóre z danych takich długoterminowych, faktycznie realne zarabianie na rynku krypto, tak? Bo tutaj jest wielu hazardzistów, wielu ludzi, którzy szukają szybkich, łatwych zarobków, a najczęściej kończy się tak, że ci, co chcą szybko zarobić, to szybko to po prostu tracą. No, a ci z pokorą faktycznie długoterminowo zarabiają, także taki tutaj mam cel tego kanału. Jeżeli Wam to się podoba, jeżeli chcecie być na bieżąco, tak, bo tutaj te analizy moje są długoterminowe, aczkolwiek często tam parę razy w tygodniu robię co do nich jakieś update'y, bo coś tam się pozmieniało, bądź też się nowego pojawiło, to zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji na tym kanale. Zrób to teraz, przycisk masz poniżej, czekam. No, dzięki. I myślę, że Wam to po prostu wyjdzie na dobre. Też dodatkowo, jak tu jeszcze mnie obserwujesz na moim Telegramie, to jest drugi link w opisie, też polecam, bo tutaj raz jakąś głosówkę poślę, to jak mi się tam nie chce filmu całego nagrać na YouTube, to poślę głosówkę. Dzielę się z Wami moimi wejściami w pozycje różne. I generalnie myślę, że to jest spoko content, także też polecam, żebyście tutaj dołączyli. Oraz też jako ostatnie, zanim sobie przejdziemy do sedna, to jak to jeszcze tutaj nie ma na naszym Discordzie, to również polecam. Bo tutaj na przykład w dziale VIP, który też, uwaga, jest dla Was darmowy, staramy się tutaj agregować najlepszych traderów z najlepszą skutecznością. Tu już mamy ich kilku, którzy tak naprawdę mają fajną skuteczność, tak? Bo teraz jak sobie przejdziemy tutaj do działu rezultaty VIP, to tutaj ludzie właśnie dzielą się tymi swoimi wejściami w pozycje na bazie właśnie zagrań tych traderów i no można powiedzieć, że faktycznie są oni z tego zadowoleni, jak zresztą to teraz widzicie tutaj na ekranie. Jest jeden tutaj po prostu wymóg, żeby na tego VIP-a za darmo dołączyć, to jest to, że po prostu musicie sobie zrobić konto na Bybicie z mojego reflinku w opisie. Ja teraz wiem, że tam większość pomyśli, że a, naganiasz i no słuchaj, właśnie tak nie jest, bo to jest jedyna, i mówię o tym otwarcie, to jest jedyna współpraca, którą mam na tym kanale i to dlatego ją mam, że faktycznie sam wierzę w Bybita, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra giełda z niskimi prowizjami i jest bardzo fajna, dlatego też masz dostęp do wskaźników, co miesięczny airdrop, dostęp do tego właśnie VIP-a, co miesięczne turnieje, dostęp do naszego kursu, $30,000. Mamy dla Was multum benefitów, których normalnie nie macie. Oraz też, rejestrując się z mojego linku, macie o 10% niższe jeszcze bardziej prowizje niż bezpośrednio robiąc konto na Bybicie. Z tego właśnie względu, że to jestem jednym z największych partnerów Bybita w Polsce. I jakby wszystkie te, wiecie, współprace jakieś projektowe, skamerskie odrzucam i tylko się jakby na tym Bybicie tutaj monetyzuję. Mówię jakby jak jest, co nie? No ale dobra. Przejdźmy sobie już tutaj do odcinka. Może tak naprawdę zacząłbym od tego, że od paru tak naprawdę tygodni, teraz mamy sobie tutaj 4-godzinne świece, idziemy tutaj, jak sobie też spojrzycie na filmiki z przeszłości tutaj moje, z tego swojego miesiąca, to idziemy sobie tym jakby schematem, jakoby tutaj faktycznie miała nam albo jakaś korekta większa nastąpić, albo jakaś konsolidacja większa, tak, nastąpić taka około halvingowa, co w sumie tak naprawdę się tutaj też dzieje. I od dłuższego czasu również mówię o tym, żeby obserwować ten poziom $69,000, co faktycznie, widzicie, bardzo
bardzo, ale to bardzo go respektujemy. No bo byliśmy przez tutaj dłuższy czas spodni, dlatego tą narrację miałem taką bardziej negatywną. Na chwilę go faktycznie pokonaliśmy i powiedzmy sobie, tutaj krążyliśmy po tym kanale takim neutralnym, dlatego też zmieniłem narrację, że okej, słuchajcie, być może będzie wyjście do góry. Zmieniam tutaj się faktycznie na taką bycie bardziej neutralnym, ale znowu widzimy, że spadliśmy w dół. Dodatkowo też tak naprawdę to było wczoraj, tak? Tutaj o 14 mieliśmy próbę przebicia znowu tego poziomu 69 tysięcy dolarów, co jednak skończyło się tak naprawdę porażką i znowu jesteśmy pod nim, tak? I jeżeli do tego czasu, tak, dopóty nie przebijemy tego poziomu tych 69 tysięcy dolarów na świecach dziennych, bo teraz jesteśmy i tak na 4 godzinówkach, to ciągle będę bardziej niedźwiedzi, jeżeli chodzi po prostu o ten rynek aktualny. I obserwujcie go sobie, bo wiecie, teraz coś powiem, za dwa dni znowu go może przebijemy. To jest bardzo dobry, ważny poziom i radzę go tutaj obserwować. A więc do puty jesteśmy pod nim, jestem bardziej jakby negatywny, ale znowu z naciskiem na to, bo to jest zawsze jakieś nowe osoby ten film oglądają i muszę to powtarzać, to tylko jeżeli chodzi o jakąś perspektywę krótko do krótkośredniej terminowej, tak? Bo jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową, typu kilka miesięcy plus, jestem niezwykle, ale to niezwykle byczy. Według mnie ten cykl, który nas czeka, będzie super cyklem, gdzie te wzrosty będą o wiele, wiele większe niż jakby wzrosty w poprzednich cyklach, tak? Takie tutaj mam zdanie, to jest jakoby trochę połączenie jakby tego cyklu 18-letniego, o którym też tutaj dużo mówię, tak? Gdzie tu jesteśmy jakby na tych jego największych dwuletnich jakby wejściach na ten szczyt, gdzie jakby szczyt ma być w 25-26 roku, to idealnie łączy się również z cyklem 4-letnim na Bitcoinie, gdzie te wzrosty nie tylko na rynku krypto, ale też widzicie po rynku nieruchomości, po rynku złota, po rynku akcji, dużych indeksów, wszystko tak naprawdę jest na swoim ATH, pobija swoje ATH i idzie coraz wyżej. To właśnie jest za sprawą tych długoletnich, 18-letnich cykli makroekonomicznych, gdzie teraz będziemy mieli największe wzrosty, tak? I to się sprawdza od 250 lat tak naprawdę. To jest o tym cała książka, o tych cyklach takich długoletnich, gdzie tam autor tłumaczy każdą większą recesję w Stanach, tam od 1750 roku. Bardzo fajna. Ktoś tam wam pewnie, jak się zapytacie w komentarzu, wam powie, bo też już to tutaj dużo razy na tym kanale poruszałem. Idźmy sobie dalej i ja bym ten odcinek teraz chciał przejść do tego. Wiele razy na tym kanale pokazuję wam tam jakieś dane skorelowane właśnie takie długo, jakby powiedzmy dystansowe i to jest jakby kolejne z tych danych. No więc po tych tak naprawdę 6 miesiącach, które były ciągle wzrostowymi, bo tyle mieliśmy tych miesięcy wzrostowych, tej 1, 2, 3, 4, 5, 6, no nawet 7, które były wzrostowe, czy przyszła w końcu pora na jakąś korektę, tak? No i ten wykres pokazuje wam lata elekcyjne w Stanach, tak? Wiecie, tam wybory i w ogóle, skorelowane jakby z tym, jak zachowuje się wykres SP 500, tak? Od tutaj lat 1949 roku do 2023. No i tutaj jakby generalnie mamy ten zielony, to jest ten rok, niebieski to jest przed 2020 rokiem i tak dalej, to jest po prostu skorelowane z sobą. No i to, co możemy z niego tutaj wywnioskować, no to raz, że ten rok bardzo nam jakby poszedł w odklejkę, w sensie, że poszliśmy diametralnie wyżej niż jakby uśrednione lata poprzednie tych lat prezydenckich, co też jakby według mnie stoi właśnie za tym, że mamy te największe 2 lata wzrostu, dlatego też ja myślę, że jak teraz nie popełnicie żadnych większych błędów, to dużo będziecie mogli zarobić i swoje życie, swoich dzieci odmienić pewnym kapitałem, nie będąc właśnie chciwym, myśląc długoterminowo. To naprawdę bardzo ważne kolejne 2 lata, ale również widzimy też to, że generalnie, tak, powiedzmy w tych około halvingowych momentach typu marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no widzimy, tak, takie ewidentne przyhamowanie. Tutaj nie chcę wieszczyć jakichś dużych spadków po coś tam, ale może jakaś konsolidacja parumiesięczna, tak, też to pokazałem w poprzednich filmach, jak się Bitcoin na halvingu zachowywał wcześniej. Być może tak się przydarzy, że teraz troszeczkę będzie nudniejszy czas na rynku, tak, troszeczkę te emocje będą musiały nam jakby się uspokoić. Być może tak właśnie będzie. Także pamiętajcie o tym, że
Tutaj zazwyczaj, jeżeli też chodzi właśnie o te lata elekcyjne, no to kwartał drugi łamany na trzeci mógłby się być taki troszeczkę nudniejszy. Tak samo jak tutaj teraz sobie włączymy tutaj jeszcze raz do pokazania wam halvingi, no to widzimy też w poprzednich halvingach, że tak naprawdę, raz jak to jeszcze zmienię na może wykres tygodniowy, że no okej, cena rosła do halvingu i potem mieliśmy przez jakiś czas tak naprawdę nic się nie działo, tak? To nie było nawet krótko, bo to było przez tak naprawdę 12 tygodni, musieliśmy czekać, aż tutaj góra, dół, nudna konsolidacja, dopiero potem poszliśmy w górę, co nie? To było na halvingu poprzednim. Tak było też na halvingu jeszcze poprzednim, gdzie poszliśmy w górę i potem tak naprawdę od tej ceny czekaliśmy, bo były spadki, 17 tygodni. Tak, żeby ten kapitał tych ludzi, którzy tutaj dojdą nam na rynek kryptowalut, a żeby po prostu ich zanudzić i żeby oni stwierdzili, że miał być halving, niby takie duże wydarzenie, a tutaj Bitcoin spada, to jest scam, wychodzę ze stratą, elo. Potem rynek rośnie i mówią, kurczę, blade, jak to się mogło stać. A tutaj też pierwszy halving w 2012 roku. Może tutaj spadków jakichś nie było za dużych, ale generalnie to widzicie, no też taka konsolidacja, góra, w sumie dół, góra, dół, przez tam kolejne 6 tygodni. Także dlatego też, no z dużą dozą ogólnie prawdopodobieństwa, też to w tej głosówce, tak, mówiłem, że być może faktycznie teraz również tak będzie, gdzie ten czas taki troszeczkę nudniejszy będzie, tak? Ale też to, co mówiłem w tej głosówce, co też według mnie jest ważne, to, że teraz ludzie prześcigają się, tak, na tam YouTubie, na Twitterze i mówią, że no, kurde, spadki, nie? Spadniemy do 60 tysięcy, do 58 tysięcy, do 56 tysięcy dolarów i tak naprawdę, gdy tam słuchasz tych analiz, tak sobie teraz patrzę, tak, na to jakby z perspektywy takiego po prostu, nie wiem, widza może mojego, który wszedł świeżo na rynek krypto i chce po prostu w tym idealnym momencie on swoje środki jakieś tam zainwestować. No i słuchasz tego i myślisz, no dobra, ten sobie ma rację, tam pokazuje jakieś wykresy, ma to sens, poczekam do tych 58, tak? Albo do tych 56. No i ja jakby tego nie zalecam, no bo mówię wam właśnie to, że kolejne dwa lata będą bardzo mocne i wzrostowe, jeżeli chodzi o długi termin. No i czy ty to chcesz przegapić znowu, bo tam ktoś ci powiedział, że ta korekta będzie do 58 tysięcy, a potem stwierdzisz, że są nowe znowu jakieś tam analizy i jednak do 56 tysięcy. No jakby krótkoterminowo tego trochę nie wie nikt, co nie? Ja tutaj też ci mogę mówić, że ten level jest bardzo, no faktycznie jest ważny, ale czy tutaj spadniemy do 58, czy 60 tylko, czy 56, czy już zaraz tutaj się cofniemy, no to tak naprawdę jest krótkoterminowo bardzo ciężkie do jakiegoś tam oszacowania. Tarota sobie możemy otworzyć i o tym pogadać, co nie? Dużo lepszym takim sposobem właśnie dla takich osób, które czekają i mogą czekać w nieskończoność i znowu ta korekta minie, na którą tak naprawdę czekali od pół roku na tą korektę, która jest teraz tylko przez to, że się tam naoglądali, że ta korekta będzie jeszcze większa, uśredniajcie sobie tą cenę wejścia, tak? Kupcie sobie teraz za 20% na przykład, tak? Tego bitka, czy tam cokolwiek chcecie te swoje altcoiny, do altu sobie jeszcze w tym filmie przejdziemy. Jak spadniemy niżej, to za kolejne, jakby ćwiczcie sobie tam właśnie taką cierpliwość i taką niebycie chciwym, żeby wejść od razu all in za wszystko, no bo ktoś tam będzie mówił, że spadniemy do tego poziomu, ktoś do tego, a tak naprawdę prawda jest taka, że nikt nie wie nic i to po prostu będzie fart. No, ja tak uważam, serio. Uśredniajcie sobie tą cenę, bo faktycznie tutaj teraz te kilka miesięcy może być jakiejś nudnej konsolidacji, może nie musi, zobaczymy. Ja swoje ordery na spot wszystkie trzymam i moja strategia jest niezmienna, czyli taka, że jakby całe swoje kryptowaluty wychodzę z nich dopiero wtedy, jak wejdziemy sobie gdzieś w październiku 2025 roku, gdzieś tutaj wychodzę, no bo też jak pokazały nam cykle, zawsze gdzieś pod koniec tego trzeciego roku krypto mamy nasze ATH, co nie, tak to będzie być może tutaj, tak jak to było tutaj, tak jak to było tutaj, tak, ten trzeci rok to jest ten niebieski, tak jak to było też tutaj. No i mamy tutaj duży faktycznie win rate i też te cykle to nie jest tak, że trzy razy tylko się zdarzyły, więc to jest zbyt mały margines, powiedzmy, błędu, bo w każdym roku cyklu Bitcoina dzieje się jakaś jedna specyficzna prawidłowość, która faktycznie ciągle się sprawdza. Także w czwartym roku są spadki, w pierwszym roku rośnie najbardziej Bitcoin, są spadki, rośnie najbardziej Bitcoin, w drugim roku duże altcoiny, w trzecim roku ogólno jakby pojęty altcoin season,
wszystko wywala w górę, co tylko może. I teraz jak myślicie, że jest altcoin season, to poczekajcie sobie do 25 roku, wtedy was zmiecie z planszy ten altcoin season. Także to nie stało się tylko 3 razy, stało się 3 razy 4, 12 razy i więcej, więc takie mam do tego podejście. Też dużo osób generalnie mówi, że no dobra, Łukasz, tam coś tam sobie wierzysz w tą cykliczność, no ale przecież weszły już ETF-y, tak? Teraz to już jest coś innego, teraz to już jest tak ważne wydarzenie, że już będzie inaczej. No i ja tego bardzo nie lubię, stwierdzenia, że teraz będzie inaczej. Ja to słyszę, że coś tam będzie inaczej naprawdę od mojego samego początku bycia jakby w krypto. Serio. I sobie sprawdźcie jakieś tam konto na Twitterze, bo to jest też w sumie bardzo ważna wiedza dla nowych osób, tak? Tutaj na tym dołku, gdybyśmy na 15 tysiącach dolarów, też miało być inaczej. Mieliśmy już iść do zera, bo spadły giełdy, zbankrutowały. Top 3 kryptowaluta zbankrutowała, w sensie Luna, że teraz jest już inaczej, takiego czegoś jeszcze nie było, idziemy do zera, tak? Teraz ludzie mówią, że teraz jest inaczej, cykle będą krótsze, bo pobiliśmy nasze ATH na Bitku przed halvingiem oraz weszły ETF-y, cykl będzie dynamiczny i szybki, teraz jest inaczej, tak? No i generalnie zawsze jest jakiś powód, dla którego ludzie mówią, że teraz będzie inaczej. No bo na cyklu poprzednim teraz też miało być inaczej, ludzie tam mówili również tam sprawą paru czynników o jakiś super cyklu, że Bitcoin idzie do miliona, bo teraz też będzie inaczej. Ludzie też mówili, że tutaj w tym 2017 roku będzie inaczej i te wzrosty będą o wiele, wiele większe przez to, że jakby ten rynek wtedy był przesycony tymi ICO, nie wiem czy ten Initial Public Offering, nie wiem czy tutaj pamiętasz, to jakby wszystkie coiny były ICO, teraz miało być inaczej, nie miało być tej bessy, bo były ICO, tak? Jakby zawsze coś jest, jakaś nowość i teraz ma być inaczej. Tutaj w ogóle to był pierwszy cykl Bitcoina, jeszcze był on mało kosztował, też miało być inaczej, bo były dynamiczne wzrosty, miało tych spadków nie być. Zawsze ma być inaczej. I ja się zgadzam, tak? Te czynniki faktycznie się zmieniają, fundamentalne. Wcześniej faktycznie tych ETF-ów nie było, teraz są, ale tak na dobrą sprawę to jest po prostu jakiś news. A to, co się nie zmienia i to, co powoduje nam jakieś te faktycznie korekty potem i tak dalej, to są, słuchajcie, emocje ludzkie, które jeżeli tam, nie wiem, poruszycie jakąś analizę techniczną, fundamentalną, zmieniające się czasy, emocje ludzkie od dziesiątek, setek, tysięcy lat bardzo wolno jakoś, nie wiem, ewoluują i pozostają te same. I to jest właśnie też piękno ogólnie rynków finansowych, jakby czasem takie stanie właśnie z boku i obserwowanie sobie tego. To jest dla mnie ciekawe. Idąc dalej, teraz chciałbym wam pokazać wykres Crypto Total Market Capu, który jakby pokazuje tylko wykres bez tych top 10 altcoinów, nie? I tutaj widzimy też wyraźnie, że faktycznie mieliśmy atak raz, dwa razy na ten poziom 0,5 Fibonacciego, no i nie udało nam się go pobić i znowu tutaj się do niego odbiliśmy, tak? To tutaj też właśnie był ten Bitcoin ATH, więc ciągle to jeszcze nie jest to i faktycznie może być to za sprawą tego, że teraz mamy znowu ten okres taki około halvingowy, gdzie też zawsze z reguły była jakaś korekta, o czym mówię, co nie? To, co tutaj również jest ważne, to to, że jak sobie przejdziemy znowu na nasz wykres Ethereum do Bitcoina, starsi tutaj słuchacze moi wiedzą, że ja tutaj bardzo w tym roku polecam Ethereum, no i moje jakby zdanie się nie zmienia, to widzimy, tak, że tylko na szybko dla nowych, że generalnie najlepszym takim czasem zazwyczaj na zmienianie Bitcoina na Ethereum to było gdzieś 27 miesięcy po poprzednim ATH Ethereum do Bitcoina, co nie? Bo to jakby w pierwszym roku ciągle Bitcoin robi lepsze wyniki cyklu, no bo zaraz jesteśmy po tych większych spadkach. Bitcoina traktuje się jako takie najpewniejsze aktywo, dlatego też robi większe wyniki. Ale gdzieś od tego 22 roku, przez cały kolejny jakby aż do końca cyklu, tamtego końcówki trzeciego roku cyklu, Ethereum robi nam powoli większe wyniki. Tak? Na poprzednim cyklu Ethereum zrobiło o 400% lepszy wynik od samego Bitcoina, jeżeli chodzi o wzrosty, tak, na całym cyklu. Gdzie na cykle 2 temu to Ethereum zrobiło 1300% lepszy wynik. Teraz no mamy tak około te 28 miesięcy po tym ATH. No i widzimy, tak, że tutaj mieliśmy tutaj próbę przebicia tego poziomu 0,06, zaznaczyłem, od której się tutaj jakby
odbiliśmy i znowu mamy tutaj spadki, tak? Są tutaj Bitcoin performuje lepiej. Generalnie ja myślę, że to jest ciągle bardzo dobry moment tutaj na akumulację, tak? Bo jak też to pokazywałem wcześniej, jeżeli chodzi właśnie o ten przykład wcześniejszy, no to widzimy, także okej, minęło tutaj 27 miesięcy tutaj, ale jeszcze przez kolejne parę miesięcy to było takie, widzicie, bardzo powolne, co nie? Jeszcze przez kolejne parę miesięcy w tym samym punkcie myśmy oscylowali, co nie? Tutaj trochę myśmy wzrośli, tak samo jak tutaj trochę byśmy wzrośli, potem znowu spadliśmy, tak samo jak teraz znowu spadamy, potem znowu wzrośliśmy i tak dalej. I przez te kilka miesięcy naprawdę nic się nie działo i dopiero od drugiej połowy roku, czy powiedzmy od drugiej połowy tego roku 2024, będziemy stopniowo jakby według mnie przewyższać jakby te zwroty, a najbardziej, tutaj widzicie, wykres odpalił się w tym trzecim roku, tak, cyklu Bitcoina, po tych dwóch latach jakby, gdzie w perspektywie dwóch miesięcy Ethereum nam o 150% wyprzedziło Bitcoina, co nie? I to właśnie te dwa tutaj miesiące, to jest to też, o czym mówię tutaj, jak sobie przełączymy, pyk, ten trzeci rok, gdzie wtedy alty najbardziej robią roboty. No to jest dokładnie to, o czym teraz też mówię. Także to, że teraz Ethereum spada, jak też tutaj pokazuję, to tak naprawdę traktujcie to tylko jako okazję coraz lepszą do zakupów, tak? No bo tutaj spadliśmy sobie od naszego ATH o 20 tam, powiedzmy już prawie 2%, gdzie to jest dużo bardziej niż sam Bitcoin spadł. No według mnie jest to już fajna cena, być może spadnie do tej poziomu też 0,5 na 1800 na 2864, gdzie już będzie to super mega fajna cena. Czy niżej spadniemy? No już raczej nie sądzę. To byłoby super jakby wejście w Ethereum, tak? Czy nam się uda? Zobaczymy. Spada tutaj nam również Arbitrum coraz bardziej, już jest za $1.38. Ja o Arbitrum też jakby mówiłem przez wiele, wiele razy jakby na filmach, także myślę o tym, czyli sobie nie wejść w pozycję na dźwigni X2. W sensie, bo patrzcie, od tego poziomu, jak sobie widzimy w dźwignię X2, to nawet jak spadniemy, żeby nas musiało jakby zlikwidować, to musielibyśmy spaść o 50%, tak, żeby nam jakby tą pozycję zlikwidowało, co jakby dałoby cenę 70 centów, gdzie to jakby nawet nasze all time low było wyżej, także według mnie to jest już i tak bezpieczna jakby pozycja, gdzie w kolejnych miesiącach spodziewam się nawet podejścia pod tak naprawdę 3-4 dolary, myślę, że to jest jak najbardziej realne, ale tu jeszcze trochę się z tym wstrzymuję, tutaj zobaczę, raz widzicie, wszystkie altcoiny krwawią, realnie to jest słaby moment, w sensie słaby, silny, zobaczymy po prostu, ile jeszcze tutaj faktycznie, jak tutaj pewne czynniki się zachowają, jak będę wchodził w to, to was poinformuję, tak? Kolejny, bardzo fajny coin, Ondo, tak? BlackRock, tutaj w niego wchodzi, według mnie ten cały RWA trend będzie grzał. Spadliśmy sobie już od naszego ATH o 30% i znowu, tak, dla osób, które przegapiły generalnie te wzrosty dynamiczne, bo tutaj my jesteśmy w Ondo od 30 kilku centów. Dla osób, które przegapiły to, to już powoli na długi termin opłaca się to Ondo skupować, bo tutaj fajnie, fajnie spadliśmy, a Ondo będzie też jednym z lepszych altcoinów pod potencjalną jakby akumulację na długi termin i wydaje mi się, że naprawdę osiągnął on bardzo, bardzo dobre wyniki. To samo Aevo, tak? Robiłem o nim odcinek, jak byliśmy tutaj na $2.40. Fajnie sobie jakby w ciągu w sumie jednego dnia wyzbiliśmy o 60%. Teraz znowu mamy spadek naszego ATH o tam 28%. Znowu już to jest tak naprawdę dobra cena do wejścia, gdy ktoś ten moment przegapił, tak? Takich tutaj nie wiem, co jeszcze. Wchodziliśmy sobie w kompa po 65, gdzieś tutaj chyba myśmy w niego wchodzili, gdzie nam urosną o tyle, że mamy praktycznie punkt wejścia. Ja sobie to wszystko trzymam, bo mam po prostu ten mindset tego długiego terminu, bo im mniej kombinujesz w krypto, tym często jest to po prostu lepiej, tak? Starknet tak samo trzymam, kupiłem znowu, to jest bardzo tak naprawdę dobra cena, jeżeli chodzi o Starknet, w kolejnych miesiącach poziom 4-5 dolarów, myślę, że jest na spokojnie do zrobienia, tylko dajcie temu czas, tak jak mówiłem, no te miesiące około halvingowe są one takie dosyć ciekawe,
tej hazardziści muszą się zlikwidować, popłakać muszą, a osoby, które po prostu są długoterminowe, one i tak koniec końców zarobią, tak? Mamy tutaj znowu jakieś kilka negatywnych newsów. Katie Wood mówi, że mamy rekordowe wyprzedaże, tak, z ETF-ów, w sensie, że dużo jest jakby sprzedaży tych ETF-ów. No tam zawsze będą jakieś newsy, teraz no, są jakieś newsy, że Fed, z tego wiecie, był kiedyś taki darknet, tak się nazywały te strony tam do handlu narkotykami w tych wczesnych latach Bitcoina, Silk Road, tylko tam FBI zamknęło, no, tam będą jakby te środki, tam było 2 miliardy dolarów, tak, w fundach, których jeszcze nie wypłacono, że tam federalni będą je podobno gdzieś tam ruszać, może wypłacać i teraz znowu się ludzie boją, także jak wypłacą taką dużą sumę pieniędzy, to znowu rynek spadnie, no tego typu newsy zawsze się pojawiają w tego typu momentach i w sumie nie wiem, czy to jest, no ja bym się tym nie przejmował, no to nie ma co tutaj dużo gadać, będzie dobrze, poczekaj se parę miesięcy, akumuluj i się uspokój, według mnie będzie dobrze. Jeżeli chcesz jakby tak tymi emocjami nauczyć się zarządzać, nie być taką, wiesz, osobą chciwą, tu, już, teraz muszę zarobić, tylko tak jak bardziej, no ja widzę, mam na filmach takie nastawienie, nie, że na spokojnie, to generalnie też tego uczymy tutaj trochę w tym naszym kursie, który dla was również tutaj może być darmowy, gdzie jest bardzo fajny, tutaj link masz w opisie, możesz sobie do niego dołączyć za darmo, tam masz fajne naprawdę lekcje, tego też masz codzienne live'y treningowe z Subę, gdzie to jest osoba, która tam handluje kapitałem innych firm na poziomie setek tysięcy dolarów miesięcznie i mu to wychodzi sukcesem, także to jest faktycznie fajny tutaj trader, tego masz też wsparcie merytoryczne, masz tutaj swojego asystenta konta, to masz wszystko za darmo i tutaj jedynym warunkiem jest to, żeby tu właśnie być z Rifflinka ode mnie na Bybicie, dzięki też temu właśnie to wszystko tutaj opłacamy traderów, traderów na Discordzie, wszystko inne, także staramy się wam dawać naprawdę jak najwięcej wartości umiemy i dzięki temu właśnie możemy wam tą wartość dawać, tylko jak chcesz mnie wspierać, to poprosiłbym właśnie tutaj o założenie konta i tutaj handlowanie, bo to jest serio dobra giełda. Tym bardziej, że faktycznie jak sobie tutaj porównamy, tak, ile przy 100 tradach z kapitałem początkowym 1000 dolarów zarobimy na Bybicie, a na przykład na takim Binance'ie, no to widzimy, że na Bybicie zarobimy tutaj trzykrotnie więcej, bo to się potem kumuluje, tak? Ludzie sobie nie zdają sprawy, że faktycznie grosz do grosza, a będzie kokosza i na innej giełdzie zarobię dużo więcej niż na takim, nie wiem, najpopularniejszym Binance'ie, co nie? Także to faktycznie się opłaca. Oraz masz też te do tych 30 tysięcy dolarów za pierwszy depozyt, masz tutaj sianko od Bybita, także też coś fajnego. Więc to wszystko tak naprawdę. Dziękuję ci za uwagę. Daj mi znać w komentarzu, czy ci odcinek podobał i widzimy się w kolejnym. Dziękuję. Dziękuję i cześć.